Czy tylko mężczyźni chcą być jak Kazimierz Dejna i czy kino kobiece jest tylko dla kobiet? Zapraszam na kolejne wydanie Amatorów, w którym zastanowimy się, czy w świecie filmu mężczyźni i kobiety mówią tym samym językiem. W tym roku, 8 marca, to nie tylko Dzień Kobiet, ale także moment, w którym premierę ma film pełnometrażowy debiut Marii Sadowskiej pod tytułem właśnie Dzień Kobiet. Z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać o kinie kobiecym, o kinie kobiet reżyserek, autorek z socjolożką, filozofką, pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego, panią Moniką Bokiniec. Witam cię serdecznie. Witam. Od wielu lat mówi się o takim rozróżnieniu na kino kobiece, kino męskie w tym momencie. I czy to rozróżnienie to nie jest jakiś taki wygodny wytrych dla krytyków, dla historyków, czy właściwie należałoby stosować tego typu wyszczególnienie kina kobiecego? Szczerze mówiąc, nie mówi się o kinie męskim i kinie kobiecym, podobnie jak się nie mówi o literaturze męskiej i kobiecej, tylko mówi się o kinie w ogóle i kinie kobiecym. O literaturze w ogóle i literaturze kobiecej. I to mi się wydaje taką pułapką, w którą wpada twórczość kobiet, ponieważ wpisujemy ją w taką perspektywę tego, że męskie problemy są uniwersalne. Tymczasem problemy kobiece i kobieca twórczość jest kobieca. Ja bym raczej kontestowała tego rodzaju podziały. A jednak skąd one się wzięły, bo gdy spojrzymy na historię kina powszechnego, początek XX wieku do lat 40., to przede wszystkim mówi się o mężczyznach. Ta perspektywa uniwersalistyczna, od której tak bardzo chcemy, jak sądzę, odejść, że ona wynika z tego, jak my jesteśmy uczeni historii. Historii i herstory. Tej drugiej brakuje. Jeżeli sobie na przykład weźmiemy chociażby Lois Weber, jedną z najwybitniejszych reżyserek, mówi się o niej, że była ona pierwszą kobietą autorką, pierwszą w historii kina właścicielką studia filmowego. Była pionierką montażu, pionierką kina dźwiękowego, tylko że o niej nie pamiętamy, prawda? Mówimy o Griffithie, który był obrzydliwym rasistą, prawda? Jeżeli sobie weźmiemy na przykład reżyserki z lat 20., 30., 40. z Hollywood, no przynajmniej jedna z nich, Dorothy Arzner, była lesbijką, która żyła w otwartym związku z lesbijką. Jej hit kinowy z 29. roku miał wyraźne podteksty lesbijskie i był jednocześnie hitem kinowym i cenionym przez krytyków, a mówimy o roku 29. Poznajmy lepiej historię i też pokażmy, że to nie jest żadna nowość, ona jest po prostu dzisiaj bardziej widoczna i cieszmy się z tego. Feministki często piszą, myślę tu o Laurze Mulvey, że kino to jest męska perspektywa, że także oko kamery to jest oko mężczyzny, zaś kobieta jest obiektem. Istnieje oczywiście nurt kina, który próbuje odwoływać się do tego rodzaju teorii i jednocześnie jakoś tam kontestować swojej praktyce artystycznej. Kino feministyczne to dosyć wąska kategoria, która obejmowała przede wszystkim kino realizujące pewien zamysł ideologiczny. Pewnie ważny, szczególnie w przestrzeni eksperymentalnej, natomiast na pewno nie w kinie popularnym. Twórczyni w rodzaju Catherine Breillat, która dla mnie byłaby takim przykładem kanonicznym kina feministycznego, takiego bardzo zaangażowanego, transgresyjnego, jeżeli chodzi o stereotypy płci. Kiedy patrzę się na ostatnie lata kina polskiego, a myślę, że i wcześniej, widzimy bardzo dużo debiutów kobiet reżyserek, i Rosłaniec, i Białowąs, Siekierzyńska, Szumowska, tak, w polskim kinie już zaistniały i myślę, że ta perspektywa, że to są kobiety reżyserki, nie jest wyróżniająca w jakimś stopniu. Mi się też tak wydaje. A jednocześnie wprowadzają do polskiego kina głos, który pozwala mówić o sprawach kobiet w sposób, który właśnie nie czyni ich sprawami niepoważnymi. Jeżeli porównamy to z sytuacją amerykańską, kiedy główne nagrody dostają jednak zawsze reżyserzy mężczyźni, za jednym wyjątkiem Catherine Bigelow, prawda, w 2009 roku dostała za kino typowo męskie. Jeżeli w ogóle taki istnieje, to było najbardziej męskie z kin. Wydaje mi się, że w tej perspektywie tutaj kino polskie tworzone przez kobiety bardzo pozytywnie się na tym tle wyróżnia i też jest doceniany właśnie dokładnie za to. Głos kobiet reżyserek, które jednocześnie nie są gettoizowane jako kobiety reżyserki, tylko po prostu dobre reżyserki, jako dobre twórczynie, jako osoby, które tworzą dobre kino i tak się składa, że są przy okazji kobietami. Nie wiem, ja ciągle marzę o świecie postfeministycznym i nie wiem, czy go dożyję, ale taką mam nadzieję.
harbor dark recesses of violence and horror. Mam nadzieję, że nadrobiliście już wszystkie oscarowe zaległości, bo oto nadchodzą kolejne ciekawe propozycje. Uroczyście ślubuję, że nie wyjawię fabuły ani mnogich tajemnic psychozy znajomym, krewnym, dziennikarzom ani urzędującemu prezydentowi. Takie właśnie ślubowanie składała ekipa Alfreda Hitchcocka podczas produkcji słynnego arcydzieła. Film Hitchcock nie tylko zdradza owe mnogie tajemnice, ale również opowiada o niełatwym małżeństwie reżysera z Almą Reville. Jest to świetna okazja, żeby nadrobić braki z filmografii mistrza suspensu, a najlepiej zacząć właśnie od psychozy. Christian Mungiu zaszokował nas kilka lat temu filmem 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Tym razem otrzymujemy historię subtelną, ukrytą w klasztorze, gdzieś za wzgórzami. Zagubiona bohaterka Alina musi skonfrontować tutaj swoje uczucia z myślą, a może z władzą kościelną. Reżyser nie chce oceniać, ale też boi się zajrzeć w głąb bohaterów. Zamiast dyskursu mamy tu pewne niezdecydowanie. Stawia za to sporo ważnych pytań, dlatego wciąż warto. Ostracyzm po skandynawsku serwuje nam będący w świetnej formie Thomas Vinterberg. Pracownik przedszkola Lukas, w tej roli wspaniały Mads Mikkelsen, staje się ofiarą drobnych nieporozumień, które rosną do rangi wielkich oskarżeń. Bolesne, inteligentne kino o zaszczuciu jednostki. Jak zakończy się to polowanie? Zobaczcie sami, bo to zdecydowanie najważniejsza premiera tego miesiąca. Ponad 6 lat czekaliśmy na kolejny film Sławomira Fabickiego. Z publicystycznego tematu głośnej seks-afery w olsztyńskim ratuszu reżyser postanowił zrobić dramat małżeński. Autor, który do tej pory zajmował się męskimi sprawami, zapowiada, że tym razem odda głos każdemu z bohaterów. My wierzymy i mamy nadzieję na dojrzałe kino. Marysiu, ale jesteśmy sobie bliscy. Nic nas nie łączy poza pracą. Nie wyrzucisz mnie w ten sposób. Nienawidzę horrorów, bo później się boję. Komedia, dramat i przede wszystkim romans. Lubię komedie, niekoniecznie romantyczne. Musical. My favorite movie is Pretty Woman. Mała dziewczynka chciała być taką księżniczką, kopciuszkiem, to ona tam jest takim kopciuszkiem, dlatego. No, the story about love and she changed the life. My favorite movie is The Family Stone. I don't know name, but in Spanish the name is La Odisea. It's adventure movie, it's really nice. Gladiator. Dlaczego? Bo ile razy go oglądam, zawsze się rozczulam i płaczę. Nic do stracenia. Okay, my favorite actor is Vin Diesel. Yeah, the more beautiful for Channing Tatum. Aktorka z filmu Jeden Dzień to jest Anna Hathaway. Sandra Bullock. Dzięki. Ostatnio byłyśmy z dziewczynami na Baby Blues. Ostatnio w kinie byłam na poradniku pozytywnego myślenia. Z miesiąc temu było. Ostatni film obejrzałam. Tak, aż wstyd się przyzna, trzeba iść do kina po prostu. And this movie is my first movie. W kinach pojawił się również film Być jak Kazimierz Dejna. I choć nie jest to kino sportowe, to właśnie o sporcie w kinie postanowiliśmy porozmawiać z kolejnym gościem. Dziś naszym gościem jest Rafał Stec, dziennikarz Gazety Wyborczej, z którym porozmawiamy o sporcie w kinie. Mamy okazję rozmawiać w miesiącu, kiedy wszedł do kin film Być jak Kazimierz Dejna, a na wieczór Blusz wykorzystuje tylko ten moment, w którym Dejna strzela bramkę, dając mu na awans na mistrzostwa świata w Argentynie. W tym momencie bohaterka rodzi syna, który dostaje na imię Kazimierz i to właściwie wszystko z obecności Kazimierza Dejny w tym filmie. Ilu ludzi w Polsce zrozumie tytuł Być jak Kazimierz Dejna?
to nie dotyczy tylko Dejny, tylko dotyczy całej tamtej, tej złotej dekady polskiej piłki. Ja nawet nie wiem, czy Dejna nie zasługiwałby na większą sławę. Być może on był największy. Czy jego życiorys nadawałby się na film fabularny? Nadawałby się jego życiorys, nadawałyby się życiorysy wielu piłkarzy tamtej drużynie, którzy po zakończeniu kariery, no można powiedzieć, przegrali swoje życie albo prawie przegrali. I Dejna też był w jakimś sensie ofiarą. To jest bardzo filmowy w ogóle temat. Wielki sportowiec, który nie radzi sobie po zakończeniu kariery. Piłkarski poker cały czas najsłynniejszy polski film sportowy, tak byśmy mogli go nazwać, opowiadający o korupcji. Zaorski, kiedy kręcił piłkarskiego pokera, to pokazał prawdę o tym futbolu. Naturalną konsekwencją piłkarskiego pokera powinno być powstanie filmu nie w tonacji buffo, żeby to było trochę na poważnie. To jest temat tak naprawdę mroczny, to jest temat, który niszczył kręgosłupy moralne tysięcy ludzi. To jest temat, który zasługuje na coś znacznie poważniejszego niż piłkarski poker. W polskim kinie chciałbym zobaczyć filmy, które wykorzystują legendy Górskiego, Wagnera, Papy Sztama. No wiele jest takich postaci, których opowiadaliśmy w dokumentach, ale dokument nigdy nie będzie miał takiej siły przebicia jak fabuła. Ja bym chciał coś wielkoekranowego, spektakularnego. U nas to nigdy nie powstało. Ja uważam, że to nie jest problem polskiego kina, tylko to jest problem mizernej kultury sportowej u nas, braku tradycji. W polskim kinie nie ma tej kultury. W kinie amerykańskim wydaje się, że nie można zrobić filmu bez opowiadania też o sporcie. No to jest odzwierciedlenie tego, co jest dla ludzi, dla Amerykanów ważne. Wiadomo, że oni z jednej strony mają wspaniale rozbudowany sport zawodowy. Amerykański świat nie istnieje bez sportu. Ja bym miał wybrać ten sport, który się najbardziej nadaje do filmowania, to właśnie wskazałbym boks. To wystarczy sobie przypomnieć Jake'a LaMotte i Wściekłego Byka. Pokazywał tę prawdę o sporcie rzadziej pokazywaną, czyli o prymitywizmie sportowca. W świecie sportu przez moment przynajmniej czasami może wygrać na takiej swojej, można powiedzieć, zwierzęcości, zwierzęcym talencie, a w życiu, w momencie kiedy schodzi z ringu, no to w życiu już przez to przegra. Za wszelką cenę, tutaj z jednej strony rzeczywiście mamy taki bardzo uniwersalny temat, największy możliwy jak eutanazja, a z drugiej strony bardzo dużo się dowiadujemy o boksie i on ma wartość po prostu poznawczą. Jak mówisz o autentyczności, to nie możemy nie powiedzieć o tym, jak odegrać sportowca. Jednostkę, żeby ona była wiarygodna. Myślę o ucieczce do zwycięstwa. Jest tam właśnie nasz Dejna między innymi, jest Pele, jest Ardiles. I jak oni kopią piłkę, no to widać, że oni nie kopnęli jej po raz pierwszy na planie filmowym. A z drugiej strony jest ten bramkarz nieszczęsny, którego gra Stallone. Historia futbolu nie zna tak napakowanego bramkarza. Jak sobie przypomnę Stallona, który tam próbuje udawać bramkarza, od razu sobie też przypominam, że to był film tylko, że to nie miało nic wspólnego z prawdziwym meczem. Na razie Dejna. Połączenie filmu aktorskiego z klasyczną animacją rysunkową. Michael Jordan, ikona NBA, zostaje porwany przez postaci znane z kreskówek Looney Tunes. Ma im pomóc wygrać mecz i uratować świat. Jordanowi udaje się odkryć ukryte talenty animków, a w kulminacyjnym momencie pomaga im sam Bill Murray. Miłe wspomnienie dla wszystkich, których dzieciństwo przypadło na lata 90. minionego wieku. Czekając na Joe opowiada o prawdziwej historii dwóch wspinaczy wysokogórskich. Mężczyźni postanawiają wejść na dotąd niezdobyty szczyt Sula Grande w Andach, jednak podczas wyprawy nie wszystko idzie zgodnie z ich planami. Film pokazuje, jak bezwarunkowa może być ludzka determinacja do pobijania rekordów w ulubionej dziedzinie, dlatego śmiało można go polecić, nie tylko miłośnikom gór. Nice theory, just not working out. Niewiarygodne, jak niewiele wiesz o grze, w którą grasz przez całe życie. Moneyball odkrywa przed nami skomplikowany świat jednego z największych amerykańskich mitów, czyli baseballu. Głównym bohaterem jest menadżer przeciętnej drużyny Oakland Athletics. Mężczyzna decyduje się na nowatorską metodę prowadzenia drużyny za pomocą analiz komputerowych. Wspaniały portret zagubionego geniusza w dojrzałej roli Brada Pitta. Smith. Główny bohater, nastoletni Colin Smith, trafia do domu poprawczego. Wkrótce dzięki umiejętnościom w bieganiu na długi dystans zyskuje podziw wśród kolegów i przełożonych, którzy chcą wykorzystać jego talent do własnych celów.
Bieg staje się dla Colina nie tylko ucieczką od rzeczywistości, ale i próbą odnalezienia własnej tożsamości. Wspaniały manifest kina brytyjskich młodych gniewnych. Here is a world of anger and rebellion. The Bronx Bull, the raging bull. Let's hear for the great Jake... Bokser Jake LaMotta swój przydomek zawdzięcza bezwzględnemu i brutalnemu sposobowi walczenia. Siła i talent pozwalają mu przez wiele lat pozostać na ringu, jednak nie wychodzi mu to wyłącznie na dobre. Z czasem zaczyna nadużywać alkoholu i popada w konflikty z prawem. Film Martina Scorsese'ego opowiada o tym, jak sława i oczekiwania innych mogą doprowadzić wielkiego sportowca do autodestrukcji. Jak zawsze czekamy na Wasze propozycje i uwagi. Dziękujemy za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych Amatorach już w kwietniu.